Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na ulubieńców, niekosmetycznych ulubieńców, a także na końcu pewną bardzo osobistą pogadankę, także zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście ciekawi, co ostatnio skradło moje serce i co w sercu mi gra teraz, no to Warto zobaczyć dalej film. Zaczynam od ulubieńców jesiennych, to typowo jesieniarskich, czyli gorąca herbata. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ja mam ostatnio problemy zdrowotne. Przez moją przepuklinę musiałam zrezygnować z mojej ukochanej czarnej, mocnej herbaty i zastąpić ją herbatą zieloną. I zielona herbata, którą absolutnie chcę Wam polecić, i uważam, że nie ma lepszych niż herbaty z Czas na Herbatę, a zielone herbaty z dodatkami to jest w ogóle majstersztyk. Dwie herbaty, które chcę Wam polecić to Tilow, czyli zapach, smak żurawiny, truskawek, takich leśnych owoców z zieloną herbatą. No, Przepyszna herbata, a także herbata, która mnie absolutnie oczarowała, czyli kwitnąca wiśnia, w której są całe wiśnie. Przepięknie pachnie, super smakuje, no i wszystko na bazie zielonej herbaty. Także pychotka. Bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam i no ja teraz absolutnie piję tylko zielone herbaty. Jeżeli jesteśmy w temacie jesieniarskim, to moimi totalnymi ulubieńcami ostatnio są świece. Zresztą widzicie za mną, że jedna się pali. W tym momencie w całym pokoju czuję zapach wanilii z dynią. Piękny, otulają zapach, ale chcę, by w ulubieńcach nie była konkretna świeca, a po prostu świece. Świece ostatnio dają mi niesamowitego odprężenia i musiałam tutaj Wam powiedzieć, że jestem totalną maniaczką świec. Zresztą jak oglądacie mnie na Instastory, to wiecie o tym. Kocham świecę i jak tylko odpalam sobie relaksik, to odpalam również świecę, kocyk i gorącą herbatkę. Także taka moja jesieniarska polecajka, czyli świecę i gorąca herbata. Kolejne rzeczy, które chcę Wam polecić, nie mogę pokazać fizycznie, ale uwierzcie mi, warto zobaczyć. Film i serial. Film Johnny, czyli o księdzu Janie Kaczkowskim. Niesamowity, poruszający, piękny film, który warto zobaczyć. Zresztą zrobiłam nawet o nim oddzielny film, który Wam polecam. Zostawiam link w opisie, warto zobaczyć tamten film. I serial, który ostatnio mnie totalnie pochłonął, i żałuję, że był tak krótki, to serial na Netflixie Wielka Woda. No, dla mnie to jest majsterz, jeżeli chodzi o scenariusz. Jeżeli chodzi o e, efekty specjalne, ale nie chodzi o fajerwerki, tylko o to, jak oni odwzorowali e, tą powódź e, i Wrocław pod wodą. Oglądałam też Making of e, i to jest niesamowite, jaki rozmach, jaki... E, Jakie szczegóły były oddane w tej produkcji? No, jestem totalną fanką wielkiej wody i bardzo Wam polecam. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, warto nadrobić zaległości i zobaczyć wielką wodę. Na Netflixie. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, też nie jest możliwa, bym tak fizycznie pokazała, ale był też o niej oddzielny filmik, czyli o frytownicy. Chciałam Wam powiedzieć, że absolutnie nic się nie zmieniło i frytownica powietrzna z Suisse jest u nas codziennie używana, czy do dogotowania, czy podgrzewania. Dla mnie to jest totalne odkrycie i cieszę się, że w ramach tej współpracy z marką Suisse mogłam przetestować i używać urządzenia. Także no, nadal Wam bardzo, bardzo polecam frytownicę powietrzną i myślę, że jeżeli się na nią zdecydujecie, to będziecie tak samo zachwyceni. Pisaliście mi, że macie w powietrzną tą czy innej firmy i potwierdzacie moją opinię, także cieszę się, że nie tylko ja jestem tak totalnie zakochana w tym urządzeniu, a jeżeli nie wiecie o co chodzi, to polecam tamten film. Daję Wam w opisie link. Kolejny ulubieniec to urządzenie, które mam i używam w zasadzie codziennie um, i bardzo, bardzo chcę Wam polecić, zwłaszcza jeżeli macie włosy oklapnięte, e, które e, od razu się rozprostowują e, albo wyglądają po 3-4 godzinach jak e, tłuste, bez życia, obciążone. To są właśnie moje e, włosy. E, zresztą nie wiem, czy pamiętacie, że ja kiedyś e, mocno tapirowałam włosy, by nadać im choć trochę objętości. E, było to raz lepsze, raz gorsze, ale nie wyobrażam sobie, by moje włosy były tak naturalnie klapnięte. No i tutaj z pomocą przyszła mi fryzjerka, do której um, chodzę podciąć grzywkę i powiedziała mi, Bogusia, a nie używałaś karbownicy No i poleciła mi konkretną kalbownicę z marki Valera um, Volumi Slisima. E, napiszę wam dokładnie w opisie jaka to kalbownica e, i to jest kalbownica, która jest bardzo bardzo malutka Tutaj ma wąskie te um, te, te te kalby te blaszki i to jest rewelacyjne, bo nie robi Wam takich typowych, tradycyjnych wiecie, karbowanych włosów i właśnie działa tak, że mamy fajną objętość, ładnie włosy wyglądają. Na samym początku jak kupiłam karbownicę, to pytaliście, czy ona niszczy włosy i powiem Wam tak, ja używam ją razem ze sprayem ochronnym przy wysokiej temperaturze Temperaturze, ale to, co warto powiedzieć, to to, że ta karbownica po pierwsze ma regulację temperatury, po drugie ta blaszka absolutnie się nie przypala, nie, nie dymi, nic się takiego nie dzieje. To jest dobrej jakości sprzęt i moje włosy są w świetnej kondycji, a od kilku miesięcy używam karbownicy w zasadzie codziennie po każdym umyciu, no prawie każdym umyciu. Także ja bardzo, bardzo Wam polecam, zwłaszcza jeżeli macie takie klapnięte bez życia włosy, no to to będzie Wasz totalny hit. No, mój jest to totalny hit i nie wyobrażam sobie już takiego codziennego. Mm, Wyglądu bez kalbownicy. Najczęściej kalbuję samą grzywkę, a jak mamy więcej czasu, to bardziej mi kalbuje też kilka pasemek po całej długości, żeby tą objętość uzyskać na reszcie włosów. No, ale ogólnie jest to moja totalna miłość i myślę, że jeżeli macie podobne włosy do moich, no to też będziecie zachwycone i bardzo łatwo się robi taką Taką objętość. Jeżeli Bartek ogarnął i to kilka chwil to każdy ogarnie. Naprawdę bardzo polecam karbownica do włosów. Tym razem nie do jedzenia, nic tylko właśnie. Do włosów. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ulubieńców niekosmetycznych, a teraz chciałam do Was chwilę pogadać i nie ukrywam, że um, Jestem po rozmowie z Olą Switch, Alexa, przekazałam jej moje rozterki i to, jak mam wam powiedzieć, to, co leży mi na sercu, i Ola mi powiedziała, Bokusia, po prostu powiedz to, co czujesz. Ci, którzy są z tobą i cię wspierają, nadal będą z tobą i nadal będą cię wspierać, a ci, którzy nie zrozumieją tego, po prostu pójdą dalej. I Totalnie masz rację, Ola, dlatego e, powiem, co czuję i mam nadzieję, że będziecie w tym ze mną i będziecie chcieli mnie dalej wspierać. W moim życiu teraz bardzo dużo się dzieje. E, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, InstaStory, e, to wiecie, że. Niesamowity czas mam teraz. Niesamowicie się realizuję w mojej pracy, w moim działaniu społecznym, w moim życiu też prywatnym. I jestem ogromnie wdzięczna za to, co mam, kim jestem, co mogę zrobić, co mogę przekazać ludziom światu. I wiem o tym, że nie byłoby tego wszystkiego bez was, bo Anioł na Resorach powstał dzięki wam, dzięki YouTube'owi. Um, I zawsze będę wam za to wdzięczna, że daliście mi taki kredyt zaufania i zawsze YouTube będzie miał w moim sercu wyjątkowe, ważne miejsce. Przychodzi taki moment, w którym trzeba wybrać um, czy to życie prywatne, realne, zawodowe społeczne jest na pierwszym miejscu i temu się oddaję czy życie internetowe, YouTube'owe. Ja w tym momencie chcę wybrać to życie tu i teraz, realu. Absolutnie nie rezygnuję z YouTube'a. Będę tu. I będziecie widzieć moje filmy, moje życie. Yy, I chcę, żebyście byli w tym wszystkim. Ale nie jestem już w stanie zagwarantować, że film będzie zawsze w danym dniu, o danej godzinie, bo teraz tyle się dzieje w moim życiu, że chcę temu się oddać, w tym być i, i czerpać z tego jak najwięcej dobrej energii. Jestem bardzo wdzięczna za to że mogłam zacząć swoją e, przygodę medialną, internetową właśnie tutaj na YouTubie i wierzę, że jeszcze przed nami wiele, wiele lat i będę mogła kiedyś wrócić do takiej regularności. Ale teraz muszę po prostu powiedzieć Wam szczerze i uczciwie, że filmy będą wtedy, kiedy będę miała na nie przestrzeń, kiedy będę miała na nie czas i siłę. Bo pomysłów mam od groma. Tylko ja jestem jedna, która nagrywa, montuje, przygotowuje wszystko. A czasem po prostu brakuje mi siły. Yy, I montowanie filmu, przygotowanie filmu w nocy jest dla mnie obecnie dużym obciążeniem fizycznym. Dlatego postanowiłam, że powiem Wam, Uczciwie i prosto w twarz, nie znikam z YouTube'a, ale będzie mnie tu mniej i będę robiła Wam niespodziankę filmem. A jeżeli będziecie obserwować Instagram, to na pewno dowiecie się, że kolejnego dnia będzie filmik, że zapraszam. Ale nie mogę Wam już powiedzieć zagwarantować, że filmy będą zawsze. W danym dniu i w danej godzinie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną nadal e, tutaj na YouTubie, ale też na Instagramie. E, I bez względu na to, że będzie mi tu trochę mniej, to będziecie i nic się w tym temacie nie zmieni. E, a ja obiecuję, że nie zniknę. Tylko po prostu będę niespodziewanie się pojawiać. E, to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o takie zmiany i moje rozterki, było to dla mnie trudne, bo ja od zawsze chciałam, by moje filmy pojawiały się bardzo regularnie, i żebyście wiedzieli, kiedy możecie się spodziewać filmu. I cieszę się, że przez tyle lat udawało mi się dopiąć to wszystko. Ale dziś, po prostu wiem, że jeżeli nie wybiorę, tu i teraz. Czy internet, to po prostu nie podołam fizycznie. A na koniec chciałam was bardzo serdecznie zaprosić na wielką galę integracji, która odbędzie się 5 listopada w warszawskiej arenie Ursynut o godzinie 17 e, i mam przyjemność współprowadzić tą galę. Nie będę sama na scenie, będzie. Wyjątkowych ludzi od groma, a między innymi współprowadzę tą galę z Małgorzatą Szumowską, która założyła niewidzialną wystawę, a w tym roku była nominowana do ym, Warszawianki Roku. Także y, zapraszamy bardzo serdecznie. Co prawda, już nie można rezerwować biletów, ale jeżeli przyjdziecie o godzinie 16 do Areny Ursynów, to będziecie mogli otrzymać bezpłatne wieczór i być z nami na żywo. A jeżeli nie możecie do nas dołączyć na żywo, to polecam transmisję online, która będzie. Także bez względu na to, gdzie będziecie, będziecie mogli zobaczyć tą niesamowitą imprezę. Także mam nadzieję do zobaczenia i trzymajcie za mnie kciuki, bo to jest dla mnie wyjątkowe i bardzo stresujące wydarzenie. Mam nadzieję, że podołam i że stres mnie nie zeżre. Um, także mam nadzieję do zobaczenia na wielkiej gali integracji. A tymczasem kończę dzisiejszy film. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Koniecznie dajcie znać, jak się podobali ulubieńcy, jacy są Wasi niekosmetyczni, jesienni ulubieńcy, co skradło Wasze serca w ostatnich tygodniach. No i mam nadzieję, że utulicie mnie trochę w tej mojej trudnej decyzji. I pamiętajcie, absolutnie nie znikam. Jestem. Będę tylko troszkę mniej i nie tak regularnie, ale będę. Także yy, to by było na tyle. Dziękuję za to, że, że jesteście, że byliście i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, Buziaki. pa. pa.